Jest z ręki po kolei. Już idzie. No, tak by się do ręki. Mamy dźwięk u góry? Który rok z kolei Państwo się tutaj spotykają? Ile osób w tym roku już przybyło, ile jeszcze przybędzie? Piąty raz się spotykamy. Wczoraj do 23 zarejestrowaliśmy 200 motocykli, no i cały czas przyjeżdżamy. No myślimy, że będzie dużo. Rok temu przez cały tydzień 4,5 tysiąca osób przyczynnęło tych motocyklistów. Czy jest to największa impreza właśnie nad morzem? Tak, to jest największy zlot motocyklowy tutaj na Pomorzu. Jakie atrakcje czekają na uczestników? Przez 6 dni będzie 15 zespołów występowało. Będą konkurencje różnorakie codziennie inne. 3 parady, 2 nocne z pochodniami, 1 dzienna po całej Łebie. Takie dość widowiskowe w całej rzeczy. A jakie zespoły? Różne. Nad. Zespołów jest dużo. W piątek zakres Zacier. W sobotę mamy Piotr Czarny z Tekstylerami. Grają muzykę Kulku i Kazika. Kazika. Wokalista ma identyczny głos i barwę. Tak, fajnie to szykuje. Wszystko ma właśnie tutaj w naszym informatorze złotowym, na naszej stronie, tam jest rozpisane godzinowo, co kiedy się dzieje, są opisane zespoły. Można przeczytać sobie, wybrać dzień i przyjechać sobie. Goście rozumiem, nie tylko z Polski. Tak, nie tylko z Polski. W piątek już przed zlotem, w sobotę w zasadzie, przyjechał pan z Francji. Uralem z przyczepką. Wczoraj dojechało około 30 Białorusinów, jest Ukraina, kilka osób z Niemiec, także międzynarodowa obsada. Dobra, dzięki, teraz. Ahoj! Witajcie! No my tu w Łebie często bywamy, jak to, że to port, nie? Więc my tutaj naszym korsarskim okrętem zawijamy. Ostatnio byliśmy na otwarciu święto Łeby i paradę, żeśmy prowadzili jakieś 3 tygodnie temu. A teraz jesteśmy ponownie, no bo na Złoty Motocyklowy to chyba już 4 raz przyjeżdżam. No tutaj startujemy w różnych konkurencjach, przepychanie beczki, kiedy startowaliśmy, miałem chyba 2 miejsce, bo przeciętnikowym trzeba było pustą beczkę, to prawda, z kizem miałem go na pełno. Ale generalnie no Rumunii mieli. Jesteśmy tutaj z Bratka Pirackiego Rzeczypospolitej Polskiej, Sławomir Czerwony Korsarz Gdańska i moja adiutantka, o tutaj siedzi, marihuana Maksywę w Bractwie Pirackim. No i zapraszamy wszystkich na zlot do Łeby, bo w Łebie fajnie jest, ciepło, a grzeje ostatnio. No i można tutaj trochę tego, no, jak to mówią po rusku, pogulać. No. Bo byłem ostatnio w Bałtyjsku też tam na wyborcze, ale generalnie tutaj nie jest polski port, zły. Warto do Łeby zaraz zawitać. Ahoj, marihuana, powiedz, chodź. Są Państwo z Gdańska, czyli także z nadmorza. Dlaczego tak. Akurat Łeba? No taka bo to ulubiona. Port. Tutaj port jest blisko i właśnie przyjechaliśmy z Gdańska. Ja już jestem 2 raz w tym miejscu, także bardzo mi się podoba. W tamtym roku była. W tamtym roku byłam też. A tu w tym też roku mi się trzeci podobało, raz. No i teraz 2 raz jestem. Państwo, z jakiej nawet tutaj przyjechać? A to generalnie ja mam taką krzyczę, nie będę się chwalił. Dostęp do 125 km, więc nie musi być ciężki motor, żeby jeździć na motorze. Generalnie tutaj też facet przyjechał, żonę ma na 125, a sam na 650 km. Mówi, że ja się pytam żony, czy ona nadąża, a ona mówi, że ona na zawsze poczeka. Tylko tak. A pani podziela pasję męża? To nie jest mąż. No to jest tylko wolontariuszka. My, ja, dobrze na żywo nie. W Fundacji Sławpol. My, dobra, ja cięcie. Pełni punkt. Nie, no nie ma co ciąć, ja powiem prawdę. Bractwo Pirackie RP w ogóle regulamin zabrania nam mieć żony, bo kiedyś miałem żonę, ale mi papugi nie karmiła. Już nie mam żony, bo przy takiej żonie można zdechnąć. Generalnie no, można mieć żony, są wyjątki, w tym zakonie. No masz czasami żonę mieć, ale tylko cudzą. No różnie to bywa z tymi mężami, nie zawsze żony zadowalają mnie. Ale generalnie to jest marihuana, to jest moja adiutantka, więc no, wykonuję zadania jej zlecone przez kapra gdańskiego czerwonego korsarza. No bo generalnie no, różne rzeczy robimy, ratujemy, napadamy, kłócimy. Ona tylko za nogi trzyma. No, nie może być więcej, bo jeszcze się nie nauczyła. Ahoj!
Dobrze, ale jeszcze jedną rzecz i koniecznie, jak już pan powiedział o właśnie fundacji. O fundacji. No generalnie Fundacja Sławko działa już 10 rok. Działamy w Krasu Wysłach. Zapraszamy na stronę www.fundacja-sławpol.eu. Tam się można dużo więcej dowiedzieć. Pomagamy ludziom pracę znaleźć, szkolenia zawodowe robimy, uczymy jak założyć firmę. No i też zimowisko budowaliśmy 10 rodzin wodnych, robiliśmy zbiórkę publiczną. A w tej chwili takim sztandarowym projektem jest budowa żaglowca, na którym ma powstać korsarska szkoła pod żaglami i właśnie na ten cel staramy się pozyskiwać środki finansowe. Niedługo ogłosimy zbiórkę publiczną ogólnopolską. To jest na darmo wiedzione. Ahoj, zapraszam do współpracy. Czyli nie tylko wypoczynek, ale także i promocja działa. Tak. Wszystko, właśnie go. Dwa w jednym, jak to mówię. Okej, dzięki serdeczne. A chciałem powiedzieć, bo w sobotę będziemy mieli akcję tutaj ogólnopolską Motokropla. O właśnie, tak. No. W sobotę od godziny 11 zapraszamy też na akcję zbiórki krwi Motokropla. Zbieramy krew dla dzieci. Także nie tylko motocyklista, ale każdy mieszkaniec powiatu lepolskiego, czy mieszkaniec Łody może przyjść do krwiobusa, który będzie stał przy ulicy Turystycznej. Oddać krew, dostanie za to pakiet gadżetów motokropli, koszulka, znaczek, naszywka, takie motocyklowe, porządkowe gadżety. No ja chciałem dodać, że niedawno tutaj w telewizji mówili, że jeden taki autobus, co krew pobierał, chcieli zlicytować, komornik chciał go zabrać, ale widocznie uszedł. Cały. Ten uratowaliśmy. Uratowaliście. Dobrze. No i chwała Bogu. Ahoj! Dobra, dzięki serdeczne. Michał, chcesz jeszcze coś dodać od burmistrza miasta? Od burmistrza też trzeba. Co tutaj? No. Piotr, Maciej wszystko powiedział. Maciej powiedział, co wiedział. A ja też powiedziałem. Dwa zdania. Zawsze dobra, więcej która to jest? Piąta? Dobra, ale to posłuchaj. Ale zmienimy tło. No tak, może w tle. W innym otoczeniu. Czekaj, zrobimy jeszcze ogrywkę. Nie. No. My nie robimy zmiany tyła, tylko włączyłeś to? Jest. No krzywo coś to kamera z tej. Pan mnie zakręcił, pan zaczął o tych zonach opowiadać, ja bym się tak zamyśliła. Rozmawiałeś. No, bo to generalnie my nagrywamy jak leci, no. Ad hoc. No. Moja telewizja nie jest, która tam wykleja, wkleja, tylko puszcza wszystko. Także to teraz leci też. Będzie na filmie. Prawda czasu, prawda ekranu. Dokładnie. Tajniki kuchni też ujawniamy. Nie ma problemu. No dobra, kontynuujemy dalsze. Ale tak chciałem gdzie indziej. No to gdzie? No to konkret. Chciałem przejść gdzieś. Tam do namiotu? Czekaj, musimy jeszcze ogryć. Weź pistolet, Marcin. Tam jest ten z Francji motocykl może być. O. Tu mamy motocykle różne. Pierre. Pierwszy Francuz. Tu mamy ładny motor. Ale to wycieraczki stanęły. Też. Z Rosji najdalej dwa motocykle. Motocykle się rozstawiły. Są ładne motory. Tutaj mamy Fazer. Tutaj też ładny motorek. Obudowany. BMW. Będziesz miał wydatki. Znaczy BMW. Ja kiedyś miałem samochód marki BMW, ale już nie mam. Wejście lat odjeździł i poszedł na złom. Tutaj mamy koczują. Jak widać koczują. Ahoj! Pomorska Telewizja Narodowa pozdrawia. I tu są te motory. Najlepiej będzie jak zadzwoni pan na główny numer CIT-u, ponieważ ja jestem teraz w terenie. No i nie jestem w stanie tak na udzielić informacji. Ural. Ural to jest rosyjski. Ja pamiętam Urale, to kiedyś jeździły, to była sama marka Ural, znana marka. 504. Marka Ural. Taki motocykl Ural. Który to rok produkcji, ciekawe. Stary. Rosyjska maszyna, a jeszcze kanistry ma czerwone, proszę bardzo. Zapasowe paliwo przywiózł, bo u nich taniej jest w Rosji. Francuz? A, Petit Fritz. Ale na Uralu jeździ, czyli ruskim. Ale boczne też. No tu masz już rejestrację. Dwa te, bokser taki. Mam światło. Nie, co to jest? To jest no, bokser na płaskich. Dwa płaskie. Patrz, jakie kufry ma. Z Francji, rzeczywiście z Francji. No potężna maszyna. Z koszem. Z koszem. A tu jest jakaś ta zwierzyna jeszcze tutaj siedzi. Co to, kot czy wiewiór? Zwierzyna. Bo na chwilę właśnie. No tak, i kask jest nawet, popatrz, nawet kask zostawił. A głowy nie zapomniał. Kotek jest. Kotek? To nie jest kotek. To nie kotek. A gdzie tam?
Ale to ogon ma jak u wiewiórki za to. Tak, marihuana. Dobra, to co tutaj robimy z tej strony, bo to słońce leci. Musimy z tej strony lecieć. Czekaj, czekaj, jakoś mnie. Może, żeby grilla nie było widać. Grill może być widoczny, a co to przeszkadza? Przecież wiadomo, że się grilluje. No. Normalna rzecz, na biwaku to normalnie się grilluje, no nie ma inaczej. Nie mam później teraz, po prostu się naczyją. No tak, lepiej, żeby z przodu niż na tym. No dobra. Zagnij do was. Daj broń. Dobra. Hmm? Rozumiem, że władze miasta Łeby wspierają, pomagają w tego typu organizacji, tego typu roku. Oczywiście, już po raz piąty pan Marcin zwrócił się do nas z prośbą, żeby takie motozloty tutaj w Łebie zorganizować. Jak najbardziej burmistrz miasta Łeby wspiera tego typu akcje, wspiera motocyklistów, więc cieszymy się bardzo, że już po raz piąty tego typu inicjatywa w naszym mieście się pojawiło. Czekaj, stop. Muszę pomyśleć, co chcę jeszcze dodać. Odpowiedziałem na swoje pytanie. Masz jeszcze jakieś pytanie? No, bardzo dużo pytań, ale tutaj państwo właściwie wyczerpali. A ja mogę zadać pytanie? No ja mogę zadać, ja też jestem polski. A ja mam pytanie. Jak wygląda ilość turystów? Ile się przewija w sezonie przez Łeby? Macie jakieś statystyki na to? Pomorska telewizja narodowa. Łeba jest bardzo popularnym kurortem nadmorskim. Jeśli chodzi o statystyki, to w okolicach 100 tysięcy w ciągu sezonu tych osób tutaj mamy. A ile macie mieszkańców? 3600. Ja słyszałem też, że macie 200 bezrobotnych. Wiem o tym. I podobno Urząd Pracy nie chce wam tu zrobić placówki powiatowej. Problemy są. Takie informacje to trzeba byłoby podejść najlepiej do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Tam można uzyskać. Dobra, dziękuję bardzo. Ja nie pytam o turystów, bo to my jako osobny materiał robimy. Nie? Ja rozumiem, sobie no, ale generalnie można. Ale można też. Coś tam różne tematy poruszać. No pewnie. W końcu to nie może być monogamia. No. Czyli ja monotemat. Muszę dwa mieć dziennie, tak? Czyli muszę to na tematy dzielić, jakby nie chciała już nawet. No dobrze. Jeden temat na pięć. Tak to, proszę państwa, wygląda Pomorska Telewizja Narodowa. Zaprasza do Łeby. Do niedzieli mamy tutaj, do którego to będzie? Proszę organizator. Do 23, jak mówi Kudłaty. Kudłaty tam stoi właśnie. Do 23 powtórz jeszcze raz i tak, zaproś. Do 23 sierpnia. Sierpnia. Zapraszamy do Łeby. Tak. Okej. Okay. Zapraszamy do Łeby. Ahoj.